Witam, Adam Kopeć, miłośnik Excela z portalu Excel i Adam, porada 213, zamiana liczb przechowywanych jako tekst na liczby oraz liczb na tekst. Tu widać, że te liczby są przez Excel traktowane jako tekst. Tu jeszcze sprawdzamy, czy są rzeczywiście liczbami, widać informację, że nie są. Tak, są wyrównane do lewej. Mam jeszcze włączone komunikaty o błędach, więc pokazują się te zielone strzałki. I jak możemy sobie z tym poradzić? Jest na to sporo sposobów. Jeśli mamy włączone sprawdzanie błędów, to wystarczy zaznaczyć komórkę i rozwinąć opcję poprawy błędów i mamy opcję konwertuj na liczbę. To jest jeden sposób. Tu możemy też po prostu edytować w komórce. Co jest ważne, jak sobie wejdziemy tutaj w karty narzędzia główne, te wszystkie liczby mają formatowanie ogólne teraz nałożone. Więc jeśli ja sobie teraz przeedytuję F2, nacisnę Enter, to już powinna się liczba w większości sytuacji poprawić. Dalsza metoda, możemy wejść w kartę dane, wybrać sobie opcję tekst jako kolumny. I tak naprawdę wystarczy naciskać dalej, dalej i zakończ. Jeśli mamy tylko jedną kolumnę, bez problemu to działa. Możemy wykorzystać funkcję wartość. Czyli załóżmy sobie, po prostu napiszemy sobie wartość z tej liczby i mamy tu liczbę. Tak, tu jest już formułę. Tak, tu jest już liczba. Też widać po samym wyrównaniu. Jeszcze możemy sobie skopiować pustą komórkę, kliknąć prawym przyciskiem na komórce, gdzie jest liczba przechowywana jako tekst, rozwinąć sobie wklej specjalny tutaj dokładniej i wybrać, jak kopiujemy pustą komórkę, to trzeba wybrać dodaj, zatwierdzić OK i tu to zostało potraktowane jako dodanie zera. Możemy ewentualnie wstawić jedynkę, Ctrl-C, znowu zaznaczyć komórkę. Teraz z kart narzędzi głównych rozwijamy sobie opcję wklej, wklej specjalny. Tym razem potrzebujemy przemnożyć, zatwierdzamy sobie OK, też wychodzi prawo. I tu też przy okazji funkcja wartość zwraca taką samą liczbę. Tak, czy ona była przechowywana jako tekst, czy jako liczba. Teraz zajmiemy się operacjami w drugą stronę, czyli jak możemy liczbę zamienić na tekst. Możemy zaznaczyć i w karcie dane znowu wybrać opcję tekst jako kolumny. Tylko tym razem musimy się zatrzymać dłużej w trzecim kroku. Musimy tutaj zmienić formatowanie z ogólnego na tekst i dopiero kliknąć zakończ. I tak, tu mamy funkcję czy tekst jest poprawna wartość. Możemy dodać pojedynczy cudzysłów na początku przed liczbą. Wtedy to też zamieni nam liczbę na tekst. Excel zacznie traktować liczbę jako tekst. Możemy użyć funkcji tekst, czyli jeśli sobie tutaj przechowam liczbę 34 i napiszę sobie funkcję tekst, odwołając się do tej wartości i specjalnie napiszę formatowanie, że ta liczba ma być przechowywana jako tekst, zatwierdzę sobie Enterem, to widać, że to jest liczba przechowywana jako tekst, traktowana przez Excela jako tekst, bo mamy funkcję czy tekst, mówi, że to jest tekst. Ogólnie wszystko, co zwraca funkcja tekst, jest przez Excela traktowane jako tekst. Dalej, możemy nałożyć formatowanie tekstowe. I tu jest ważna kolejność. Jak patrzymy sobie w karcie narzędzia główne, teraz jest formatowanie ogólne. Zamieniam sobie tutaj na tekstowe, wpisuję liczbę i jest tekst. To widać. Jeśli bym sobie teraz zmienił na ogólne, dalej pozostanie tekst. Ale jeśli ja sobie wpiszę najpierw wartość, następnie zamienię formatowanie z ogólnego tutaj właśnie na tekstowe, to Excel nie traktuje tej wartości jako tekst. Mamy tu informację, że jest fałsz. Czyli tu kolejność operacji
ma znaczenie, kolejność wpisywania ma znaczenie i jak to jest poprawiane. Mimo, że tu wygląda na format ogólny, tu tekstowy, ale Excel całkiem inaczej traktuje te wartości. Naciśnij lubię to, jeśli ten film Ci się spodobał. Subskrybuj kanał po więcej porad i informacji na temat Excela.